Cześć wszystkim, witamy na naszym kanale. W tym filmie wymienię 10 typowych problemów, na które narażone są pojazdy BMW E36 Serii 3 z lat 1990 do 1999 roku. Numer 1. Uszczelka pokrywy zaworów jest podatna na wycieki oleju w silnikach o przebiegu powyżej 150 000 km i wymaga wymiany. Numer 2. Zawór nagrzewnicy w wielu z tych pojazdów jest z czasem podatny na awarie, co powoduje, że nagrzewnica nie emituje gorącego powietrza. Ten obraz pokazuje, jak gumowe części wewnątrz zaworu stają się kruche i pękają. Numer 3. Tuleje dolnego wahacza są podatne na szybkie zużycie, powodujące problemy z ustawieniem osi i nierównomierne zużycie opon, dlatego należy je wymienić. Numer 4. Pompa wodna w niektórych z tych pojazdów jest podatna na wycieki płynu chłodzącego przed przebiegiem 150 000 km. A czasami utrata płynu chłodzącego powoduje przegrzanie silnika, powodując uszkodzenie uszczelki głowicy, co skutkuje wypaczeniem głowicy cylindrów. Numer 5. Sprężarka klimatyzacji w niektórych z tych pojazdów jest podatna na przedwczesną awarię, co powoduje, że układ klimatyzacji nie emituje zimnego powietrza. Odpowietrzenie układu klimatyzacji, wymiana uszkodzonej sprężarki klimatyzacji i związanych z nią podzespołów, nowe wymiany i doładowanie układu rozwiązuje problem. Numer 6. Automatyczna skrzynia biegów w niektórych z tych pojazdów z ponad 150 tysięcy kilometrów jest podatna na poślizg. Ponieważ problem ten pogarsza się z czasem, końcowym rezultatem jest całkowita awaria transmisji. Numer 7. Silniki szyb w niektórych z tych pojazdów są z czasem podatne na awarie, powodując, że okno sterowane elektrycznie nie podnosi się ani nie opuszcza i wymaga wymiany. Numer 8. Przegub elastyczny wału napędowego, znany również jako elastyczny przegub tarczowy, z czasem ma tendencję do rozrywania i rozpatania się, powodując odgłosy stukania wału napędowego podczas włączania biegu oraz wibracje wału napędowego, które można wyczuć wewnątrz, gdy pojazd jest w ruchu. Wymiana uszkodzonej gumowej tarczy elastycznej na wysokiej jakości zamiennik wykonany z aluminium z poliuretanowymi tulejami, jak ten pokazany na ekranie, wykonany przez firmę REVSHIFT, rozwiązuje problem na stałe. Numer 9. Łożyska kół w niektórych z tych pojazdów są podatne na głośną pracę i luz między 150 tysięcy a 200 tysięcy kilometrów i wymagają wymiany. Numer 10. Ochraniacze CV są podatne na rozdarcie z biegiem czasu, co powoduje przedostawanie się wody i brudu oraz uszkodzenie przegubu CV. To są 10 typowych problemów, na które narażone są pojazdy BMW serii E36.3. Miłego dnia!